Cześć, tu Kamila. Witam Was w kolejnym filmiku i dzisiaj pokażę Wam ponownie album ślubny, a w zasadzie album rocznicowy, tak jak napis mówi, jest to album na 45. rocznicę ślubu. Ale żebyście nie myśleli sobie, że ja te albumy tak szybciutko robię i pokazuję Wam co tydzień nowy, to nie. Ten album został przeze mnie rozpoczęty. Praca nad tym albumem rozpoczęła się już kilka miesięcy temu i miał to być właśnie album ślubny, który miał zostać sprezentowany parze młodych. No niestety w wyniku zbiegu różnych okoliczności ten album został u mnie i teraz miałam właśnie okazję go dokończyć. I właśnie zgodnie z życzeniem tutaj na okładce widzicie rameczkę na zdjęcie 9x13. Tutaj mamy wyciąganą matę, tutaj można nakleić zdjęcie i wtedy ono doskonale uzupełni tę okładkę. Sobie wsunę to z powrotem. Albumik jest oczywiście wymiarów takich jak zawsze robię ostatnio. Okładka ma 8,5 x 7¼ cala, grzbiet jest gruby, 3¾ cala, ponieważ album ma 6 kart. Cały oklejony jest tym pięknym papierem w róże, a papiery to oczywiście piątek 13. Truly Yours. Chyba moja ulubiona ślubna kolekcja, już robiłam z niej album ślubny, nawet nagrałam kilkuczęściowy tutorial. Tutaj podeślę Wam linka, gdzie możecie go zobaczyć. I na okładce mamy jedynie taką niewielką kompozycję z materiałowych kwiatuszków i takich listków, które zostały mi po warsztatach u Agi Cebuli. I tutaj ramkę ozdobiłam jedynie kropelkami Glossy Accents. Tak samo tutaj ten napis, który jest wykrojony wykrojnikiem Marian Design z kilku warstw papieru, też pokryłam Glossy Accents, żeby go zabezpieczyć. Tak samo jak grzbiet jest pokryty dla zabezpieczenia washpapą, a narożniki mają metalowe okucia. Albumik jest związany na dwie wstążeczki satynowe. I na pierwszych stronach mamy oczywiście ramkę. Pewnie gdybym wiedziała, że album ma mieć ramkę na okładce, tutaj zaprojektowałabym tę stronę inaczej. Ale tak, mamy ramkę na zdjęcie 10x15. Wsuniemy to zdjęcie sobie tutaj od góry. Jest oczywiście szybka i niewielka kompozycja z wyciętych elementów. Praktycznie albumy nie ozdabiałam jakoś szczególnie bardzo, tylko w kilku miejscach są właśnie takie kompozycje z góra trzech elementów. Tutaj mamy jeszcze dodany napis arkusza z napisami podklejony na białym papierze bazowym. Klapeczka jest otwierana oczywiście na magnes. Tutaj miejsce na dwa kolejne zdjęcia. Po lewej stronie mamy większą klapkę i na tej klapce zrobiłam takie dwie w zasadzie skośne, zygzakowate kieszenie. Myślę, że ciekawie to wygląda. I umieściłam tutaj maty na duże zdjęcia. Tą jeszcze dodatkowo okleiłam kartą z takimi łabędziami, z parą łabędzi. Ta klapeczka jest też na magnes. Tutaj mamy pionową kieszeń, kolejne dwie maty na zdjęcia. I wszystkie maty są ostemplowane dedykowanym do tej kolekcji Truly Yours stempelkiem. To jest ten stempelek aparatu. Do stemplowania używałam tu z tuszu Distress Ink. Tutaj mam akurat antyglinen. Myślałam, że to jest antyglinen, ale pomyliłam sobie wieczka i to jest Old Paper, taki zielonkawy odcień ma. I na stronie okładkowej jest tylko taka niewielka kieszeń i tutaj schowałam jeszcze jedną matę na duże zdjęcie. O, nie odstemplowałam jej. Dobrze, tutaj na tej stronie mamy jeszcze wiązaną na wstążkę. Muszę sobie pomóc drugą ręką. Mamy wiązaną na wstążkę dużą klapkę i tutaj umieściłam dwie pionowe maty. One są wykonane przy pomocy dziurkacza brzegowego, a w zasadzie zestawu dziurkaczy brzegowego i narożnikowego Marty Stewart. I też tylko nieduże kompozycje z wyciętych elementów i napisów. To jest wszystko podklejone 3D i w ten sposób, żeby można było wsunąć pod spód zdjęcie. Zawiążemy sobie to. Album oczywiście jest bindowany metodą Hidden Hinge i ma w stronach dodatkowe kieszenie. Także jeszcze dodatkowo 6 dużych mat na zdjęcia w stronach się znajdzie. Oczywiście są oklejone jednostronnie papierami, tak aby pasowały do tych stron, z których je wyciągamy. A te uchwyty zrobiłam wykrojnikiem koła i nakleiłam, tutaj używałam jeszcze okrągłych naklejek też z tej kolekcji Truly Yours. Kolejna strona. Tutaj mamy kieszonkę, a na kieszonce nakleiłam książeczkę na dwa zdjęcia 9x13. Książeczka jest ozdobiona tylko kartą wyciętą też z kolekcji, a z tyłu za tą książeczkę, czyli do tej kieszonki, wsunęłam jeszcze dwie maty na zdjęcia 10x15. Z kolei na stronie obok też mamy kieszonkę,
ale tutaj otwieraną do góry klapeczkę. I na tej klapce też jest jeszcze jedna kieszonka zdobiona napisem i tutaj dwie maty na zdjęcia 9x13. A jak podniesiemy tę klapkę, mamy miejsce na zdjęcie tutaj i kolejne dwie maty w kieszeni. I dodatkowa mata w stronie. Kolejne strony. Tutaj mamy pionową kieszeń i maty na zdjęcia. Kieszeń jest naklejona na dużą klapkę. Otwieramy. I tak, po prawej stronie zrobiłam foliową kieszonkę i tutaj aż trzy maty na zdjęcia się zmieściły. Natomiast tutaj taki próbny patent, czyli skrzyżowane wstążeczki, które przytrzymują też dosyć sporo mat na zdjęcia. A tutaj nakleiłam jeszcze taki element wycięty, czyli bukiecik z aparatem i on jest podklejony na folii, żeby po prostu się nie niszczył, żeby to wszystko usztywnić i żeby te maty można było bez problemu wkładać pod te wstążeczki. To jest oczywiście zapinane na magnesik, więc te maty nie powinny wypadać w trakcie użytkowania albumu. A na stronie prawej tutaj mamy z kolei nieduży wodospad na poziome zdjęcia 9x13. Ozdobione tylko po brzegu papierami, żeby to wyglądało ładnie tutaj po zamknięciu tych klapek. Natomiast jak dojdą zdjęcia, będzie tylko taka niewielka ramka wystawała spod zdjęć. A tutaj na pierwszej klapeczce też mamy ramkę na zdjęcie, oczywiście z szybką. Zawiążę sobie to, żeby te rameczki, te klapki mi nie przeszkadzały dalej przy oglądaniu albumu. I na kolejnej stronie, tu mamy stronę środkową, centralną część albumu. Więc zrobiłam takie strony symetryczne. Na obydwu stronach nakleiłam potrójne maty na zdjęcia. Tutaj się zmieszczą 3, 4 i piąte zdjęcie tutaj wchodzi w ramkę od góry. Ramka jest oczywiście z szybką z folii. I na drugiej stronie mamy identyczne rozwiązanie, tylko w lustrzanym odbiciu. I obydwie te maty potrójne z ramkami są przyklejone do dużych klapek, które otwieramy. I tutaj mamy też symetrycznie rozmieszczone kieszonki i miejsca na wklejenie dużych zdjęć. Zaraz spojrzę, czy widzicie to wszystko. Tak, wszystko fajnie widać, więc tworzy nam się taki duży rozkład na zdjęcia i w kieszonkach jeszcze umieściłam maty na duże zdjęcia. Kolejna strona. Tutaj mamy pionową kieszeń z folii z dwiema matami i większa kieszeń, w której też znajdują się maty na zdjęcia 10x15. Natomiast tutaj zrobiłam taką głębszą kieszeń. Jest to rozwiązanie, które lubię stosować w albumach. Jak oglądacie, to wiecie. I tutaj na tej kieszeni nakleiłam wodospad, tym razem pionowy, też na zdjęcia 9x13. I pierwsza klapka jest ozdobiona kartą z kolekcji i napisem. Kolejna strona. Tutaj mamy taką klapkę pionową, natomiast tutaj jest podwójna mata na poziome zdjęcia 9x13 zamykana na magnesik. I tutaj też jest drugi magnes, klapkę możemy odchylić i jest kolejne miejsce na zdjęcia i pionowa kieszeń z matami na większe zdjęcia 10x15. A po prawej stronie tutaj mamy taką klapeczkę niedużą z folii, ozdobioną właśnie tym aparacikiem wyciętym. I tak nierównomiernie rozłożone, nie wiem jak to nazwać, to nie jest wodospad, rozłożone takie wklejane klapki na zdjęcia 9x13 i tutaj mamy jeszcze dwie klapeczki otwierane na dwie strony na zdjęcia 10x15 i tutaj też miejsce na kolejne zdjęcia. Zamykane to jest wszystko na magnesik, także ładnie się trzyma. I ostatnie strony to jest znowu pozioma kieszeń z matami, a na tej kieszeni zrobiłam coś w rodzaju koperty. Też tutaj ozdobiłam brzeg tej kopertki, tego zamykania w zasadzie kopertki tym dziurkaczem Marty Stewart, tak jak wszystkie kieszonki i klapki. Otwieramy to do góry i tutaj mamy miejsce na kolejne zdjęcia. Tu już nie naklejałam zdjęcia, bo to jest właśnie idealnie docięte do zdjęcia 9x13, że będzie ono miało tylko taką białą rameczkę. I ostatnia okładkowa strona to oczywiście koperta. W zasadzie taka kieszonka harmonijkowa i tutaj jeszcze kilka mat schowałam na dodatkowe zdjęcia 10x15. I to koniec już naszego albumu. Tam jeszcze została mi jedna wstążeczka do zawiązania w środku. Za chwilę sobie to zrobię.
Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Ja jestem bardzo z niego zadowolona i że mam nadzieję też, że spodoba się jubilatom. 45 lat razem to naprawdę niezły rezultat. A ja się z Wami już żegnam. Do zobaczenia w kolejnym filmiku i czekam na Wasze komentarze. Pa!